Good luck. Sędzia ringowy tego pojedynku Krzysztof Bubak, na punkt Leszek Jankowiak, Piotr Kozłowski, Eugeniusz Tuszyński. Czterorundowa walka w kategorii super piórkowej. Tam troszkę wyższa waga z tego, co widziałem. Laura Grzyb 59-200, limity kategorii 57-153 gramy. Wicemistrzyni Europy juniorek. To jest chyba, jeśli chodzi o międzynarodowe występy, największy sukces Laury Grzyb. W jej narożniku widzieliśmy Szymona Prymskiego z Jastrzębia, nowego trenera. Wcześniej pracowała również z Aleksem Maciejewskim. Tutaj widzimy od razu, a tak, dobra kombinacja na korpus i no, chyba będzie po wszystkim. No nie, 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 nie. Ale późno reaguje tutaj, nie rozumie troszkę sędziego Bubaka. Wyraźnie nie chciała po tych ciosach na korpus już walczyć. Zawodniczka z Węgier, no niechętnie boksuje dalej. To się za chwilę skończy. Kolejny cios na korpus. I na technika całkowicie i też czucie w ringu, bo widzimy, że całkowicie Laura panuje dzisiaj w tym ringu, choć dopiero minęła niespełna minuta. No tak, ciosy na korpus, kolejne kilka uderzeń spada na dół. Próbuje tam odpowiadać Węgierka, ale widać, jak się już kurczy po tych ciosach dosłownie. Dobrze, że z Węgier nie jest tak daleko, ale pamiętajmy o tym, że jednak Laura ma trochę doświadczenia wyniesionego z rynku olimpijskich. Nie musi mieć aż tak słabej rywalki.